Dziś zajmiemy się Unimogiem z pierwszych lat produkcji. Ta maszyna, tak naprawdę niezatapialny sprzęt, aczkolwiek właściciel zgłosił nam, że jest problem z układem paliwowym. Skąd to wiemy? Widzimy to z naszej rury. Samochód marki Unimog nie jest to samochód wykorzystywany na co dzień do podróżowania między miastami, między domami, między pracą. Jest to samochód bojowy do zadań specjalnych i tak też jest wykorzystywany. Posiadał rok przestoju i po roku przestoju klient zauważył, że jest problem z układem paliwowym, ponieważ samochód mocno dymi na niebiesko. Zamontujemy nowe filtry oraz zastosujemy kroplówkę. Znacie już z mojego TikToka. Dzisiejszy pojazd, przy którym działamy, to Unimog z pierwszych lat produkcji. Prawdziwy kawał żelastwa. Otwieramy maskę, wymieniamy filtry i bierzemy się do roboty. O, super, mamy to. Mamy to, to kładziemy, ok. Dobra, popuszczamy ten filtr. Musimy go jakoś złapać. Mamy cię, tu jest guma, ok. Teraz musimy go delikatnie tutaj wyciągnąć. Super. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest ten filtr. Ło! Tu mamy stary filtr, tu mamy nowy filtr. Różnica widoczna gołym okiem. Ten na razie zostawiamy tutaj. Demontujemy drugi. Zajmujemy się filtrem numer 2. Troszkę go nam przyssało. Miejsca mało, ale dostęp dobry. Tu jest dwójka, uszczelka. Pamiętajmy, że te uszczelki nam w tym została, więc musimy ją delikatnie wyciągnąć. Mamy to. Sprawdźmy, w jakim stanie jest ten. To się nam przykleiło. Ło. 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 A zobaczcie tutaj do środka. To nie wygląda raczej jak olej napędowy, czyli potocznie zwana ropa, tylko to wygląda jak błoto. Wyciągnięte te filtry z samochodu marki Unimog wyglądają tragicznie, nie oszukujmy się. Właściciel sam powiedział, że samochód rok był nieużywany, więc tych filtrów nie wymieniał. Był to chyba ostatni dzwonek na wymianę tego, ponieważ gdy dostałby się do tego wszystkiego mróz, ten samochód nawet by nie zagadał. Umyjemy w środku, bo w środku i w jednym, i w drugim widzimy taki bardzo brzydki osad. Musi to być naprawdę nieskazitelnie czyste. Okej, ten brzydki. O, już nam wszystko wylatuje. Wylatywało brudne. Teraz leci czyściutkie. Okej, mamy to. Montujemy nowe filtry i odpalamy tego dzika. Będzie ciekawie, podejrzewam. Mam nadzieję, że to siadło. Okej. Tu. Okej. Postaramy się teraz przykręcić. Okej. Okej, mamy to. Próbujemy teraz pompować. Tutaj mamy pompę rzędową, a pod nią pompkę ręczną, którą pompujemy paliwo prosto do naszych filtrów. Okej, filtry mamy ogarnięte. Podpinamy się teraz pod układ paliwowy, czyli omijamy zbiornik, wypinamy przewody, podpinamy się do naszej bańki, piątki ADFC i próbujemy go odpalić. Dobra, będziemy teraz próbowali odpiąć przewody paliwowe, zasilanie oraz powrót. Trudności w wykonaniu tego zadania polegają tylko i wyłącznie na tym, czy śruby się odkręcą, czy nie, ponieważ samochód ma chyba więcej lat niż ja. I co tam włożymy? Nie, tu płaski śrubokręt daj. Ja to później zmontuję z powrotem. Siódemka. Na drugim ósemka, czyli w tym aucie już jest wszystko, a on dalej jeździ. Ósemka. Dobra. Próbujemy teraz ten przewodzik stąd wyciągnąć. Jest. Mamy to. Mamy jedną stronę medalu. W sumie to nieważne, czy powrót, czy zasilanie, są to inne przewody, ponieważ założymy je dokładnie tak samo, jak żeśmy mieli. Przewody paliwowe mamy odkręcone, potrzebujemy je teraz przedłużyć, żebyśmy mogli tutaj to wszystko zapiąć. Łukasz, poproszę przewody. Podłączamy tutaj jeden, tutaj drugi,
Ok, ściskamy go. Przewody mamy przygotowane. Możemy stąd wyjść. Łukasz, poproszę wiaderko. Dzięki, to nie jest wiaderko, to jest mój wirtualowy kubek, który zrobił już chyba 200 samochodów. O, super pozycja, patrzcie się. Konstruktor number one. Nie no, bajka. Zalewamy ADFC, palimy, ogień. Procedurę znacie. Ok, nalejemy tyle. Idziemy teraz podpompować, zamykamy maskę i palimy go. Dajemy mu duże obroty i czekamy na rezultaty. Dobra, co my tu mamy? Prawdziwa historia. Najpierw ręczny gaz, podciągamy. Mamy ręczny gaz. Teraz tu mamy jedną skrzynię biegów, drugą skrzynię biegów. Tu mamy hamulec postojowy. Dajemy go na luz. Mamy luz. Potrzebujemy przekręcić zapłon. Jest. Pokazały się nam światła. I palimy go. Unimog ma coś takiego jak automatyczny gaz. Bardzo prosta zasada. Ok, takich obrotów potrzebujemy. W okolicy 1000-1500 obrotów. Jeżeli chodzi o czyszczenie układu paliwowego, rezultat mamy naprawdę zadowalający. Pali on, powiedziałbym, 90% mniej widoczności tej chmury, którą on wytwarzał. Wiadomo, nie jest to samochód normy Euro 6 i tam zawsze jakaś chmurka malutka będzie leciała, ale nie taka, z jaką przyjechał. Mamy wszystko wypalone, układ wyczyszczony, zapinamy z powrotem przewody tak jak były, wymieniamy filtry na nowe, odpalamy samochód, gotowe. Cena takiego zabiegu to okolice 1200-1500 zł w zależności od ceny części. Cena wymiany takich elementów raczej nieosiągalna, ponieważ samochód jest już tak stary, że dostać nową taką pompę to raczej niedostępne. Jeżeli chodzi o regenerację, to mamy przestój plus parę tysięcy złotych. Do tego dodzą wtryskiwacze, czyli też parę tysięcy złotych. Zaoszczędzone? Kilka tysięcy złotych. Samochód wraca do gry, a my uciekamy do domu.